Cześć, witajcie, witam Was, Katarzyna Pura z tabletowo.pl. Dziś otrzymałam do testów tablet Asus Transformer Pad. Jest to jeden z pierwszych w ciągu ostatnich miesięcy przedstawiciel tej serii produktów, w których oprócz samej części tabletowej mamy do czynienia z klawiaturą. Urządzenie dostarczone mi zostało właśnie w takim pudełku. Jest to pierwszy raz, gdy otwieram to pudełko w ogóle. Dostałam je dosłownie przed kilkoma chwilami i właśnie chcę Wam pokazać jego unboxing. Samemu urządzeniu przyjrzymy się za chwilę. Bardzo mnie cieszy, że jest w wersji białej, bo jak na pewno wiecie, białe urządzenia bardzo lubię. Jest jeszcze wersja czarna, o czym informuje nas znaczek na pudełku. Pudełko, no cóż, jak to zwykłe pudełko, zawiera nazwę produktu, obrazek graficzny, logo Asusa. No i na dole mamy kilka oznaczeń, no ale to akurat nas za bardzo nie interesuje. Przejdźmy do tego, co jest w środku. Raczej nie spodziewałabym się tu zbyt wielu akcesoriów, zwłaszcza dlatego, że jest to urządzenie z niższej półki cenowej. No i chyba mam rację, mamy tutaj kartę gwarancyjną, w wielu różnych językach mamy też krótką instrukcję obsługi. No i widzimy, że pudełko zawiera dokładnie to, co jest napisane w instrukcji, czyli sam tablet, o którym za chwilę kilka słów. Kabelek USB z portem micro, czyli jest to wtyczka standardowa, jak to przystało na wszystkie urządzenia sprzedawane w Unii Europejskiej, jest to standard. Oraz przejściówka sieciowa do ładowania, również standardowa, jak to na Asusa przystało. Odkładamy pudełko. Za bardzo nie ma tutaj się nad czym zastanawiać. No i sam tablet. Urządzenie, jak wspomniałam, należy do niższej półki cenowej, bo z tego, co kojarzę, wydaje mi się, że kojarzę dobrze, z klawiaturą ma kosztować 1299 zł, natomiast bez niej 200 zł mniej. Klawiatura jest zabezpieczona. Otwieramy cały zestaw. Naszym oczom okazuje się całkiem zgrabnie wyglądający zestaw. Przyjrzyjmy się najpierw może części tabletowej, czyli samemu ekranowi, który bardzo łatwo wyjmuje się z pudełka. Oczywiście będzie się odbijać w ekranie z racji tego, że jest błyszczący wszystko, co znajduje się dookoła nas, ale w tym momencie akurat nie jest to istotne, bo chciałam Wam przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jak prezentuje się ten sprzęt oraz jakie porty oferuje. A więc tak, z jego prawej strony, bo trzymam go tyłem, znajdziemy 3,5 mm jack audio oraz jeden z głośników. Drugi głośnik znajduje się po przeciwległej stronie. Na dole mamy zaczepy do dokowania tabletu w stacji dokującej. Po lewej stronie natomiast przyciski do regulacji głośności, dość znacznie wystające z obudowy, więc nie powinno być żadnych problemów z ich wyczuwalnością pod palcami. U góry mamy, na tej samej krawędzi oczywiście, u góry mamy slot kart micro SD, natomiast na dole port micro USB. Na górnej krawędzi tabletu znajdziemy włącznik oraz, jak się domyślam, mikrofon. Na tylnej pokrywie tabletu znajdziemy w centralnej części logo Asusa, błyszczące. U góry mamy aparat, natomiast na dole oznaczenia wszelkiego typu, również ze znaczkiem Intela, co wskazuje na to, że urządzenie działa dzięki jednemu z procesorów właśnie Intela. Jak już możemy zauważyć, urządzenie było przez kogoś trzymane w rękach, bo chwilowo było ubrudzone, ale w bardzo szybkim tempie udało mi się to ubrudzenie usunąć. Tablet wygląda całkiem przyzwoicie jak na sprzęt tani, bo no nie ukrywajmy, jest to niska półka cenowa. Jego tył jest matowy, co mi się bardzo podoba, nie jest błyszczący i choć zbiera odciski palców, bo jest to nieuniknione, tych odcisków na nim nie widać, a wszelkie zabrudzenia, jak wspomniałam chwilę wcześniej, łatwo usunąć nawet palcem. Jakość wykonania na pierwszy rzut oka sprawia bardzo dobre wrażenie. Wszelkiego rodzaju szczelinki są, właściwie ich nie ma właśnie. Spasowanie elementów obudowy w pierwszym wrażeniu przynajmniej jest bardzo dobre. Oczywiście to się może zmienić przy dokładnym przyjrzeniu się temu tabletowi, ale mam nadzieję, że jednak tak nie będzie. Co warto zauważyć, to ramka okalająca cały tablet. U góry tabletu jest cienka,
Natomiast ku dołowi schodzi i się rozszerza. Wizualnie sprawia to bardzo dobre wrażenie. Przynajmniej mi się podoba. Z przodu jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że znajdziemy logo Asusa, a także kamerkę do połączeń wideo. Jak widać, no niestety urządzenie oferuje dość szerokie ramki z każdej, praktycznie z każdej strony wyświetlacza. Czy jest to plus, czy jest to minus? No na pewno zwolenników dużo znajdzie się trzymania kciuków właśnie koło ekranu, zwłaszcza podczas grania. Natomiast wizualnie no te ramki mogą przeszkadzać. Na pierwszy rzut oka tablet wygląda naprawdę fajnie i tego się będę trzymać. Pierwsze testy trzeszczenia, wyginania się tabletu, jak również uginania ekranu są całkiem przyzwoite. Tablet nie trzeszczy w dłoniach, nie jest też tak bardzo podatny na wszelkiego rodzaju wyginanie. Przez to, że szkielet obudowy jest dość sztywny, aczkolwiek nie do końca, bo jak się postaramy, to w rękach czuć, że jednak tablet jest minimalnie podatny na wyginanie. To, co jednak warto zauważyć, to że uginanie ekranu następuje przy naprawdę mocnym ściśnięciu, a jest to niewątpliwy plus tego urządzenia. Tablet na chwilę odkładamy, zajmijmy się klawiaturą. To, co dla mnie ma największe znaczenie w klawiaturze, to nóżki, gumowane nóżki, które przynajmniej w teorii powinny zapobiegać ślizganiu się tabletu, zadokowanego tabletu oczywiście, a właściwie samej klawiatury również, ślizganiu się klawiatury po powierzchni, na której stoi, czyli na biurku czy na naszych kolanach. Jak widzicie, sprawdza się to rozwiązanie. Bez zadokowanego ekranu. Zobaczymy, jak to będzie, gdy tablet zostanie zadokowany, ale o tym później. Klawiatura wyposażona jest w pełnowymiarowy port USB. I to by było na tyle. Mamy oczywiście tutaj port dokowania, w który wkładamy tablet. No i oczywiście touchpad. Słychać go dość znacznie. Ciekawe, jak będzie pracować. Na razie o samej pracy klawiatury niewiele Wam mogę powiedzieć, no bo nie dokowałam urządzenia i urządzenie nawet jeszcze nie było przeze mnie włączane. Ale oczywiście za chwilę zadokuję ekran w klawiaturze. To, co rzuca się w oczy już teraz, to dość duża szczelina, której wcześniej nie zauważyłam, między dolną krawędzią tabletu, a tą ramką plastikową ciągnącą się dookoła. Dokujemy tablet w stacji. Sprawdźmy, jaki oferuje kąt odchylenia. Standardowo, jak to ma miejsce w przypadku każdego tabletu Asusa z klawiaturą, działa to całkiem opornie, a jest to plus, bo nie sposób bez użycia siły odgiąć tego dokującego mechanizmu. Wkładamy tablet do zawiasów. Oczywiście tablet nam się zamyka, nic tu nie powinno wystawać, jeśli jest dobrze zadokowany. Całość konstrukcji jest niestety gruba, no ale niestety tego nie unikniemy. Tak prezentuje się złożony Asus Transformer Pad TF103C. Wybaczcie, jeszcze się nie przyzwyczaiłam do tej nazwy, jest to nowość na polskim rynku. Jaki maksymalny kąt odchylenia oferuje ten tablet? Taki. Trudno mi w tym momencie powiedzieć, ile to jest stopni, no ale na pewno więcej niż, no tak na oko, 120. Oczywiście będę się odbijać w ekranie, nie jest to nic strasznego, mam nadzieję. Tablet włączymy. Zobaczymy, co nam tutaj ciekawego się pokaże. Oczywiście urządzenie działa pod kontrolą Androida, z racji tego, że pochodzi z rodziny Asus Transformer Pad TF, czyli tych z klawiaturą z Androidem, a nie Transformer Book, która jednoznacznie kojarzy się nam z tabletem z Windowsem. Urządzenie nam się teraz włącza. O, i w tym momencie pokazał nam się ekran odblokowywania. Przejedziemy palcem po ekranie w celu odblokowania. No i już mamy urządzenie. Oczywiście nie będę Wam teraz mówiła nic na temat samego działania tego sprzętu, bo tego dowiecie się w wideo, które zostanie opublikowane
nieco później, jak już będę po długich testach tego tabletu. Myślę, że około tydzień, dwa mi to zajmie. Na pewno widzimy tu ZenUI, czyli nakładkę systemową przygotowaną przez Asusa, która bazuje na Androidzie 4.4.2. Jak widać już na pierwszy rzut oka, sporo się tu pozmieniało. Są zupełnie inne ikonki systemowe niż ma to miejsce w standardowym Androidzie. Inny jest też układ aplikacji zainstalowanych w tablecie, również z podziałem na pobrane i popularne. Co tu się jeszcze zmieniło? No przede wszystkim belka, którą mogliście zobaczyć chwilę wcześniej. A, no i już na pierwszy rzut oka widać, że niestety mamy tutaj do czynienia z tabletem, który nie oferuje możliwości automatycznej regulacji jasności ekranu. O czym warto jeszcze wspomnieć, to jak widzieliście, są dwie belki wysuwane z góry. Jedna z lewej strony to ta godzina powiadomienia systemowe z możliwością przejścia do ustawień, do szybkich ustawień Asusa, jak również do belki, która automatycznie jest wysuwana, jeśli przeciągniemy palcem z prawej strony ekranu. Cóż, to by było na tyle w tym momencie, bo jest to bardzo szybki, no starałam się, kilkunastominutowy unboxing. Tak prezentuje się Asus Transformer Pad TF103C. Natomiast za chwil kilka, właściwie no już teraz mogę Wam pokazać, wraz z tabletem otrzymałam do testów etui Transformer Pad TF103 i TF103CG, czyli wersji z możliwością korzystania z internetu mobilnego. Niestety trafiła do mnie wersja Wi-Fi. No ale raz się żyje, można przetestować również i taką. Jest to etui wyglądające przynajmniej na pierwszy rzut oka całkiem sympatycznie. Zobaczymy, jak się sprawdzi w testach. Z tyłu jest plastikowe. Ciekawy jestem, do czego są te wypustki tutaj, ale prawdopodobnie pełnią one rolę tylko i wyłącznie wizualną. Cóż, mamy tutaj prawdopodobnie możliwość wybudzania tabletu, ale to oczywiście sprawdzę dla Was nieco później. Wezmę tablet do rąk i sprawdzę, jak prezentuje się w etui. Z racji tego, że mamy tutaj miejsce na głośniki i na oczko aparatu, a właściwie obiektyw dla wszystkich, którzy nie lubią słowa oczko aparatu, a są tacy, tak właśnie prezentuje się w etui. Całkiem fajnie, trzeba przyznać. I funkcja wybudzania, jak mi się wydawało wcześniej, faktycznie jest tu obecna. Cóż, na razie to tyle odnośnie Asusa Transformer Pad TF103C. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zapraszam do ich zadawania. Tymczasem zostawiam Was, a ja idę sobie potestować to właśnie urządzenie. Pozdrawiam Was serdecznie, Katarzyna Pura, tabletowo.pl.